Łupem złodziei padły metalowe i aluminiowe elementy wiaduktu na trasie górna tzw. ślimaka. To nieużywany na razie element infrastruktury drogowej. Na wysokości wiaduktów, które znajdują się pod przyszłą trasę śląską, czyli przy trasie górna, tam wyprowadzone są takie nitki, które będą w przyszłości łącznikiem właśnie z tą nową trasą. No doszło do takiego bardzo, bardzo dużego zniszczenia. Krótko mówiąc, podejrzewamy, że to jest jakaś kradzież. Dewastacji i kradzieży doszło w okresie między świętami a Nowym Rokiem. Od wczoraj sprawą zajmuje się policja. Nieustalony na ten moment sprawca dokonał kradzieży 200 metrów bieżących aluminiowej bariery ochronnej, która była tam zamontowana. Dodatkowo połamane zostały betonowe płyty chroniące wiadukt. Rozbito także takie okładziny, które były wzdłuż ścian i zdemontowano takie metalowe czy też aluminiowe uchwyty, które te okładziny trzymały. No, wygląda to wszystko bardzo źle, zniszczenia są bardzo duże, w tej chwili trwa szacowanie tych strat. Wartość aluminiowych barier szacowana jest wstępnie na 10 tysięcy złotych. Do ich wycięcia prawdopodobnie użyto ciężkiego sprzętu, a elementy wywieziono samochodem ciężarowym. Będziemy szukali świadków, którzy być może w pobliżu miejsca zdarzenia widzieli sprawcę bądź grupę sprawców i samochód ciężarowy, na którym załadowane były te elementy. Policja apeluje o kontakt do osób, które między 27 a 31 grudnia widziały w tej okolicy podejrzane ciężarówki lub mają inne informacje na temat zdarzenia.